Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku z Skylines. Jak widzimy, są problemy tutaj, szczególnie ze śmieciami, bo koreczki. Przez to przegraliśmy na poprzedniej mapie, że tak to powiem. Jeszcze tak, pozbyłem się tutaj tych nieczystości. One były dotąd. Jeszcze troszkę. No dobra, nie widać. Tylko jakoś były. Nie, w sumie coś widać, taką linię. Tutaj najpierw była ta pompa. Później tutaj wstaję, a teraz tutaj, jak się przeniosło, to po prostu trzeba to zmyć. Więc dajmy na trójkę, niech to się myje. Tutaj oczywiście to wyleci, więc nie ma co się patrzeć na to nawet. Tutaj zrobiłem rondo takie dość szerokie. Tutaj w sumie możemy też wyciąć trochę drzew. Okej. Żeby jednak było troszeczkę czyściej. Tam, tutaj autostrada będzie w tą stronę szła, tutaj w tą. Tutaj oczywiście idzie, wiadomo, tak o, jakoś. Tutaj nie wiem jeszcze, ale dobra, niech będzie tutaj. I teraz tak, taki system pewien. Chciałbym tutaj, tak, teraz wyjazdy na strefę tutaj mieszkalną. Bo wokół będzie strefa mieszkalna, oczywiście przypominam. Pierwszy będzie tutaj. Drugi jakoś tak. Zgodnie z kierunkami oczywiście. Trzeci może tutaj jakoś. A czwarty tutaj. Nie wiem, czy ja się wyrobię z tutaj nagraniem, kurde, na Wiedźmina na niedzielę. Bo ten odcinek będzie w sobotę dokładnie. Wiedźmin jest na niedzielę zaplanowany. Uj. Kurde, live'a Izeka oglądałem 24-godzinnego. Oczywiście nie 24 godziny, ale od 7 teraz mamy jako 14, więc gierkę sobie jedną przechodził. Jest nawet fajnie. I teraz tak, taki system, ja coś popracowałem tutaj i teraz tak, zrobiłbym coś takiego. Jak najbardziej będzie dobrze. I system chodzi tutaj o to. Jeszcze zjazd w dół. Z chwilę wam powiem, o co tutaj w tym systemie chodzi. Tak naprawdę on jest tutaj najbardziej potrzebny, więc jeszcze zjazd w dół. Przedłużmy sobie. Będzie tam po prostu rozjazd dalej. Do innych stref i w innych miejscach będzie po prostu to wychodzić na powierzchnię. A już wam mówię, co to będzie. Weźmiemy sobie, zrobimy 140 na godzinę na tych drogach i pojazdy uprzywilejowane, czyli ciężarówki, samochody i autobusy wywalają, tylko te mamy ciężarówki, te karawany to się po polsku nazywa w tejże i pojazdy uprzywilejowane, straż pożarna, karetki i tak dalej. I jak już coś mamy, to tutaj oczywiście nie mogą wjechać żadne samochody inne. Przez co możemy sobie spokojnie robić, coś tutaj na przykład dawać. Na początek dałbym szkołę. To jest jaka szkoła? To jest podstawówka. Czekajcie, tą moją, co ja... O właśnie. Czekajcie, może ja sobie przeniosę stąd tą szkołę. O właśnie, tutaj, jeszcze tutaj damy tą szkołę, tutaj, nie tutaj dokładnie, tylko tutaj jeszcze. Jakoś drugą uniwersytet to na razie nie. Szkoła średnia. W ogóle się te pozamieniały, nie wiem, czy to było w normalnej wersji. Czy to z normalnej wersji gry jest. W ogóle jak ktoś chce kupić do niego... No to nie jest... Nie, no to jakiś chyba mod musi dodawać te nowe skiny. Jak ktoś chce kupić tanio od Skylines za jakieś 70 zł plus jakiś bonus. Ja za tyle kupiłem zwykło pół roku temu grę. A tu jeszcze jakiś bonus dorzucają. Jeszcze nie mogłem znaleźć, kurde, za 5 dych jeszcze kosztuje zwykła wersja, ale nie mogłem znaleźć. Ja po prostu jeszcze w zwykłej wersji. W tej chwili dostępnej. Szkoła nie wyrabia. Rozstrzymajmy. A to i tak nie muszę wyrabiać, to nie musi.
Teraz tak straż pożarną już bym dał dużą. Stację strażną to też nie jest taki same. Dobra. Tak dużo bym dał. Albo nie, dobra, przenieśmy stąd. I ją już tutaj dajemy gdzieś. Tutaj, żeby do tej drogi była podłączona i przez tą drogę tutaj na dole mogła sobie podróżować. Teraz tak, jeszcze cmentarz bym przeniósł, ale żeby przenieść cmentarz potrzebujemy go opróżnić. Czyli dajemy już ten advent krematory. Troszeczkę droższe utrzymanie, oczywiście koszt budowy, ale większa pojemność, a wydajność taka sama. Cię tutaj możemy dać zaraz. Dobra, zróbmy jeszcze tutaj drogę. Tylko tak, żeby się z tą nie łączyła, bo oni tutaj samochody będą puszczać. Zresztą przestudiowałem i wiem. I na sam początek będzie nam potrzebne busy, kiedy to będzie? 6,5 tysiąca, okej. Czyli od razu musimy ogarniać te rzeczy różne. Busy też tam bym dał. Później kiedyś. Dobra. Cmentarz już można opróżniać. Okej, możemy opróżniać, więc niech się opróżnia. No i tutaj już nie będzie ich tak naprawdę. Więc tak, mamy tutaj już straż pożarną. I te karetki po zmarłych. Oczywiście też szkoła jest. Możemy nawet podłączyć ją. Tego na razie nie będziemy podłączać, tam już sobie jadą. Oni raczej nie dojadą. No raczej tutaj nie dojadą. Ale to będzie wywalone. Później spokojnie sobie dadzą radę dojechać. Więc tak, policja. Też myślę, żeby na początek dać ten słaby, nie? Na początek to przeniesiemy sobie, bo po co kilka razy kupiłaś? Mam tylko 2000 na plus. Co duże te lanterny. Ale jednak muszą być te rozjazdy wszystkie. A patrz jak jadą. Jakby ten. A nie, dobra, oni nie mogą w tą stronę jechać. Czyli to jest troszeczkę. Nie jest taki jak powinno być. O tak, jak będzie lepiej. Tak będzie lepiej chyba. O właśnie, mogą jechać tędy. Więc okej. Już sobie niech jeżdżą. Teraz im dajmy tutaj te ciężarówki wszystkie i tak dalej. Że nie mogą wjeżdżać. Pod ziemią to też działa, jak widzimy. Więc wyłączmy sobie tutaj i 140, żeby nawalali po prostu ile wlezie. Tutaj będzie dalej ten cmentarz, może jakiś większy V-cmentarz. Nie, w sumie ten cmentarz zwykły więcej kosztuje, lepiej. Znaczy więcej kosztuje. No lepiej kosztuje. Że tak to powiem. Niski stan zadowolenia, wow. Wow! Ty, wy to widzicie? Nie ma żadnych tych naszych rzeczy i już niska wartość gruntu, więc dlatego musimy już zacząć budować strefę mieszkalną. Dobra, zrobimy to tak, że to się podłączymy, ok. To będzie gdzieś tam szło sobie. Ok. Tutaj też się musimy podłączyć, takie kółeczko zrobić. Dobra, mam i tak grę zatrzymaną, więc tutaj nam nic to nie grozi. Zniszczenie tego. Może sobie troszeczkę pomyślmy i zróbmy to lepiej. Dobra, niech leci to. Czas. I dzisiaj mamy te różne rzeczy, usługi i tak dalej. Najważniejsze to jest zbudować troszeczkę tych domów. Jednak. Dobra, i tutaj będzie szło. Możemy kawałek kolejny kupić? Nie możemy. Za ile będziemy mogli? 6,5 tysiąca. Oni się wyprowadzają niestety. Widzimy, wszystkiego chcą. Sorry. No a tu jeszcze macie to. Więc nie narzekać im tutaj.
Dobra. Czekałbym na dzień. Jakoś to trzeba by było. Dobra. Zróbmy główne drogi, że jakoś będą tak szły. Tak samo ta będzie tak szła. To jest. Okej. No powiedzmy, że tak jakoś. Dobra, nie. Troszeczkę skręćmy jednak. Dobra. Okej. I okej. No dobra, nie okej, bo tutaj się podniosło. Czyli coś takiego nie za bardzo nam pasuje. Przez co mamy bardzo niski tutaj stan zadowolenia. Troszeczkę źle z... Nie, dobra, postawmy im te rzeczy różne. Bo nam hajsów nie będą dawać. Dawać pożyczki. Policja. Coś macie, straż pożarną, no. Policja jest ogarnięta. Tu też macie szpital. Macie tu szpital. O, nie macie szpitala. Ty no, żebyś bym powiedział, że kiedyś stawiałem już szpital. A, dobra. No właśnie, stawiałem. No i dobra, teraz już powinno być ogarnięte. O, dobra. No dobra, ogarnia się trochę. I tak mamy bardzo mało tych mieszkańców teraz. Jesteśmy na minusie. Ale już nam się minus zmniejsza. Więc spoko. Dobra, w tamtą stronę to będzie jakoś tak szło. I w tamtą tak samo. Okej, zatrzymujemy grę i w tej chwili robimy te mieszkania. To jest zajebisty pomysł, wymyśliłem. Żeby tak to podłączyć. Takie pętle robić. Okej. Dobra. I w tej pętli bym tutaj już postawił mieszkania. Tutaj bym postawił mieszkania. Gdyż potrzebujemy tu trochę ludzi. A oni tutaj sami nie przyjdą. Dobra. Okej, dobra, tutaj w tą stronę dajmy. Tutaj nie będzie problemu z ludźmi. Oczywiście zapraszam na live'a w poniedziałek. Z Wiedźmina. Możliwe, że Cities Skylines będzie... Na pewno będzie jeszcze drugi, no to znaczy nie na pewno. Nie mówię, że na pewno, nie? Możliwe, że będzie drugi live. Się tylko na Cities Skylines. Może jeszcze CS będzie. Progierki. Kurde. Nie no, CS może być. Wcale nie wykluczam, że CS, jeśli ktoś by chciał. Też zapraszam, gry są tanie dość. Mam tam linki. Jakby ktoś chciał kupić, no to jest pod tym live'em. Jest na dole do Twitcha. Do Twitcha, bo z Hitboxa raczej nie będę korzystał. Też Hitbox jest fajny, ale... nie ma takich rozwiązań fajnych, co Twitch. Po prostu nie ma jeszcze tych różnych rzeczy, nie dodatków, na przykład alert, tych alertów i tak dalej. A Twitch to posiada, bo jest po prostu platformą dłuższą. Dobra, wywalamy was już, bo wy musicie stąd iść. Dobra, teraz nam to przestanie przesyłać prąd, więc tutaj ja bym to przestawił na... tutaj. Czy będzie nam generować brak funduszy? O kurde. No to powiem wam szczerze, może być troszeczkę ciężko. Zatrzymaj to i teraz tak, prąd troszeczkę zmniejsz. Wodę zmniejsz. Śmieci to już, tym bardziej. Musimy oszczędzać. Policję tym bardziej. Edukację też troszeczkę możemy zmniejszyć. To na razie nam nic nie daje. No nie, dobra, prądy im nie starcza, prądów i wody tak samo. Więc musimy jednak zwiększyć. Jeszcze.
Dobra, teraz za mocno. Żeby odbić się po prostu od dna z tymi hejsami. Jak tam hajsy? 16, 18. No nie za dobrze z tą kasą. Naprawdę nie za dobrze. Dobra. I okej, niech się oni budują tutaj. Ja tu zaznaczyłem strefę, zaznaczyłem, więc tutaj się powinni już za chwilę móc budować. A jestem na minusie! Co, jak jestem na minusie, to możemy zrobić tak, że... Aha, bo oni tutaj po prostu nie mają wody i tak dalej. Dlatego jestem na minusie. Dobra. Dobra, jednak prądy musimy zwiększyć, bo nie starcza nam uzdatniania ścieków. Dobra, i teraz powinno się uspokoić, ok. Ale nadal jesteśmy na minusie dość mocnym. Mamy aż 9. Jak na plus wyjdziemy, będzie dobrze. Jednak się na to nie zapowiada zbytnio, żebyśmy na plus wyszli. Jest na to kilka metod. Na przykład zwiększyć podatki. Nie wiem, czy oni będą chcieli płacić te podatki. Może mi na maksa zwiększyć. O! To by były... O, i dobra, jesteśmy na plusie. Na razie nie narzekają, że jest zbyt wysoki podatek, nie? Niska wartość gruntu tylko. Tutaj im na razie nic nie pomogę. Wow, tutaj jest jakaś zajebista. Naprawdę nic nie ma. Nie wiem, dlaczego tutaj jest zajebista. Przy wodzie ja rozumiem, nie? Ale nie wiem, dlaczego tam jest zajebista. Okej, okay, na podatek na razie nie narzekają. Nawet się cieszą. Dobra. Widzę, że się cieszą właśnie. Możemy ile koszt przeniesienia? 2700. Okej. Okay. 21, 20. Tutaj byśmy musieli stawić, o. Okej, okay, możemy stawić. Okej. Okay. Czy prąd, dobra, zasysają prądy razem. Więc im tu postawmy, dobra. Tutaj się powinni za chwilę budować. Więc już weźmy te strefy, dajmy. Ale jednak przed chwilą to wymyśliłem z tymi strefami, może to się okazać dobre. Przecież ja nigdy nie miałem problemu z tymi małymi strefami, nie? To było widać. Tylko dużo, tak. W sumie też na tym planie można by dużo projektować. Nie wiem, jakby się to sprawdziło, ale mówię, że można by było. I nie powinno być jakoś źle mocno. Dobra. Patrzę sobie też na surowce, jakie nam występują tutaj. Nic się nie mówię, nie? Dobra, spoko. Ty no, przyrost, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, czy 13 będą. Chcieli im trzymać. Dobra, jaki my mamy ten? Dochód 15 tysięcy, wydatki 14, więc on się to sumuje tak troszeczkę. No minus. Czyli woda najwięcej pobiera, a później śmieci. Spoko. Jest opróżniane dalej. Więc też nie jest jakoś źle. Tak? To jest opróżniane czy jakoś? Co jest? Się pobagowało i nie chcę się opróżniać. Wiecie co, może szczerze powiedziawszy, okej, okay, nie macie wody, nie macie prądu. Okej, okay, to za chwilę będziecie mieli. Dobra, prąd, początek, tutaj bym podłączył, mam nadzieję, że się załapiecie. Powinni się załapać. Okej, okay, załapali się. Mimo, że nie powinni, ale nieważne. Więc tak, już mamy sporo na płycie. Spokój jest. Oczywiście zróbmy tutaj dalej tę wodę. I taka dolina będzie tutaj. Tutaj będą mieszkania. Na górze mówiłem, że będą bloki. I dlatego tutaj z tej strony jest autostrada. Będzie tam sobie szła. Wow, wow, wow. Tak, to niezbyt to wygląda.
szczerze powiedziawszy. Okej, ale możemy coś takiego zrobić. Czy wiem, że hajs stracę, ale jednak możemy coś takiego zrobić. Co ja tutaj tak oddał. I teraz to wyrównał. Czy no nie za bardzo? Nie chcę to narzędzie działać zbytnio. Tak jak ja chcę. No dobra, równaj się. No nie. A, bo ja nie mam hajsów, okej. Nie chcę narzędzi działać, chcę. Bo hajsu nie ma. Dobra, czyli tak już dalej nie robimy tego. Tak normalnie. Dalej już będą bloki. Tutaj będzie taka obwodnica ostatnia. To może to na razie uczynimy, nie, no jednak uczynimy to na chwilę obecną. Później ogarniemy, co zrobić tutaj. Raczej też jakoś tak puszczę, tylko niżej troszeczkę. Okej, no i od razu hajsy idą, nie? Dobra. Jak to czas? 21 minut. Więc troszeczkę mieszkań ogarnęliśmy tutaj. Jednak. Możemy ich tutaj stąd wywalać i stawić im mieszkania. Oni tutaj narzekają, nie, że... To niech mają tutaj mieszkania, znaczy nie mieszkania, tylko tą strefę handlową. Tutaj też, dobra, tutaj też mogę wstawić. O, tutaj niech mają ten przemysł, czyli niech nie marudzą. Okej, nagromadzenie odpadów. O. 4 śmieciarki na 13 nagromadzenie odpadów. Nawet w korku by mogli chwilę postać, nie? A tego korka tak naprawdę teraz nie ma. Nie ma. Recykling center. Dobra, stawmy ich tutaj. To nic nie produkuje prądu. Wysypisko zwykle też jakoś zbytnie nie chciałbym. Nie, tutaj ma być to, karawany. Może na drugą stronę zróbmy. Bo ja nie wiem, ile mi to zajdzie. Dobra, tu będą uniwersytety, ale jeszcze tutaj możemy coś zrobić. Na pewno chcę, żeby było tak, żeby oni tutaj zakręcali. Żebyśmy jeszcze tutaj się wzniesili. Co my chcieliśmy tutaj stawić? Tak, chcieliśmy wstawić, okej. Okay. Więc za chwilę powinni tutaj zbierać te śmieci. Okej, okay, dobra, zbierają. No już sporo troszeczkę jest tego. Ale spoko, już tutaj mamy. Jeżdżą. Tutaj na razie nie będzie żadnego problemu, nie z drgami. Nie ma szans. Tutaj nie wiem, czy będę coś budował. Raczej nie. Bo dlatego to budowałem tutaj. Żeby tutaj nic nie było. Tutaj po prostu będą uniwersytety i tak dalej. I co? Dobra, zdołóżmy im tutaj jeszcze stref trochę. Bo jednak chcą. Ja też chcę. Więc... Dlaczego by nie? Okej. Okay. Tutaj może by handlówkę wstawić nawet. Chociaż nie, tutaj źle by było, bo później będą się bagować karawany i tak dalej. Z tej strony już jak najbardziej, nie handlóweczka, ale z tamtej to nie za bardzo. Więc stawmy tutaj handlówkę, żeby tam tylko nie na autostradzie byli. Bo oni tam będą stawiać, zostawić samochody i będzie później problem. Co te śmieci nie wyrabiają niby? A, bo to mało tych śmieciarek jest, okej, okay, no to... Nie ma problemu, nie? Dobra, jedna śmieciarka więcej zawsze da radę. Jakby to wymienić? Dobra. No nie no, bez jaj. To się nie chce wywozić. Dobra, i teraz wywozić mi to. No i gówno, nie chcą wywozić. No i dobra, teraz wywiedziecie? No nie za bardzo. Dobra.
Chcę się wywodzić, czy już nie? No nie za bardzo. Kurde, troszeczkę to pobagowane. O, tutaj już dalej chyba poszło. Ale w tym odcinku byłoby na tyle. 25 minut mamy tu strefę. Jeszcze sobie bym... Zrobię tak. Wymienię to. Tutaj postawię to. Na razie niech tutaj stoi. A to im dam tam. Później to usunę. Dobra, macie, bo tutaj narzekacie. To nie ma was. I tutaj bym wstawił. Ok. To jest po prostu, żeby nie zakręcali tutaj. Więc sobie jeżdżą. Nawet spoko. Aha, już nie ogarnę. Czy już was ogarnę jeszcze? Nie, coś się pali pewnie. Że pojechali. Strażacy. No ale nieważne. Nie, no tam śmieci zaraz też będą ogarniane. No właśnie, jadą już te ciężarówki. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj śmieci będą ogarniane. Patrzcie, zbudował się i od razu ten, ze śmieciami. Tutaj tak samo. Ze śmieciami od razu, no logika. Dobra. Okej, okay, czyściochy, czyściochy, czyściochy. Jak tam, zapakowani już na maksa? Wow, jedna na maksa już zapakowana. Patrzcie, jak to szybko idzie. Dajemy na jedynkę. Bum, bum, bum. Dobra, dawaj dwójkę. Przejedzie sobie taką ulicę i prawie max. Dobra, teraz max. Widzicie to? Ale dobra, dają teraz już radę. Tutaj nie będą dawać rady, ale to jest normalne. A więc co? To sobie może jeszcze poza odcinkiem zrobię. Z tej strony. A w tym odcinku byłoby na tyle. Tak oto się prezentuje nasza strefa. Okej, prądu nie ma. Prądu nie ma. Bo po prostu prąd jest tutaj na samym końcu tak naprawdę i stąd dostaje ten prąd. Wiecie co? Może dla na wszelki wypadek... O tak zrobię. Dobra, nie tak. O tak, dobra, powinno być dobrze. A więc na razie cześć, hej.